widzowie, jak widzicie, za szybko się przechodzi, tak jak chcesz, jak w manualu przejść z dolnej skrzyni na górną, to ona nie zdąży przebić, no nie? Dlatego warto na tym neutralu chwilę pozostać, przynajmniej przy tych sprzętach, które już mają trochę tam przebiegu, bo myślę, że nowy to by tam trochę szybciej to zrobił. Ale to nie jest jakiś tam nie wiadomo jaki błąd, tak się nawet zdarzy Wam na egzaminie, jeśli będziecie chcieli coś zrobić za nerwowo, za szybko. I tam po znakach będzie na Barcelonę, Gironę, a później będzie znak na Francję. Ale tu masz ustawioną już pewnie nawigację, Karol, tak? Tak. Nie ma żadnego ronda, o tutaj na zjeździe na Barcelona, Girona i później będzie znak na FR. Żegnaj Tortuga, żegnaj Jangüero, za tydzień widzimy się z powrotem. Oj, tutaj Francja, czy to jest, czy tak czasami na kogoś się nie mówi? Tak. A co to znaczy? Dobra, jesteśmy. Karol już wyjechał swoje 4 tam, ile? 4.06 i będziemy zmieniać kartę. Karol mówił, że 4 minuty, powyżej 4 minut zmieni, nie zmienimy, a ja powiedziałem, że się zmieścimy w 4 minutach. I zobaczymy w tej chwili. Patrz, Karol, będę zaczynał, ok? Patrz, start. Rozpoczęty czas. Powiem Wam, że nie mam szans. Chyba, bo strasznie długo wysuwało. Wychódź, Andrzej, wychódź. Pewnie 30 sekund już minęło. Tutaj szybciej będzie. Włącz zegar teraz, daj tutaj zegar dla widzów, żeby widzowie wiedzieli, kto wygrał czekoladę. Którą i tak razem zjemy. 20 sekund, zobaczcie, nie ma jeszcze dystrybutora. 15 sekund. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, i przeleciał czas, tak, wygrałeś czekoladę, gratuluję. Gratuluję, ale trzymaj, jeszcze zobaczymy, pokażę. Jest. Ile po czasie? 4.07, gratuluję. Masz po prostu poczucie, ale myślę, że po drugiej, przy drugiej zmianie by było troszkę szybciej, wiesz? Tyczemy powolusiu, co? Karol? No, a myślałeś, czy coś zjemy? No, zaraz coś pomyślimy. Zaraz coś pomyślimy? Tak. Warunki są niezłe. Aha. Co tam? Myślałem, że nie przerzuciło na górną skrzynię, ale elegancko. No i teraz widzowie, mój czas. Mam wyjechaną 1 minutę. Depczemy. Wyjadę jakieś 4-4 z kawałkiem. Później znowu Karol i później znowu ja. I tak podczas jazdy zawsze coś sobie chapniemy, no nie? Zjemy. Leci Volveta 500, a pod górę już jednego wziąłem, da pan. Tak, no to ale dobrze. Później jak z góry się bujną, to ciężko było. Lubelaka bierzemy, czerwone kabiny. Bury! Yo, Bury, pozdrawiamy całą firmę. Ziomeczki, ale no niestety, przepraszamy. Mana, tak? Tak, 480. Popatrzył tak na nas tylko, co? Jeszcze raz postanowiłem szybko spróbować wpisać, czy tam ostatnio się przymulił trochę, czy nie tachograf. Bo ja sądziłem, że w 4 minutach się zmieszczę i że wygram ten zakład, a się okazało, że nie zmieściłem. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wczytuje się drugi kierowca i zobaczymy, czy zdąży. Musi być o takie coś, tak jak tutaj, o takie coś, aby się wczytała karta. Jeśli wczyta się przed czwórką, będę z Karolem negocjował
żeby czekolady też mi odstawił. Albo coś, kurde, Meksyk. Jest! Stop! Jest! Karol, jest! Nawet dużo szybciej. Czyli no, jednak widzisz, że przywiesił się? Widzisz, że... I co teraz? No dobra, ale to już było poza zakładem. No weź odpuść, wygrałem. Dobra, zjemy razem, tam jest na górze. Nie, nie możemy czekolady. Tak. Zrobiliśmy, mordeczki, ostatnią zmianę. Karol zrobi jakieś tam pożywionko delikatne. Ja wyjadę jakieś 4-4,5 godziny i na tym zakończymy, bo bez sensu jest ściągnąć na 20 godzin i później spać, jak i tak musimy zrobić dziewiątkę, aby dojechać do bazy. Czy dojedziemy teraz na maksa czas i później wyjedziemy na przykład 9 godzin, czy teraz wyjedziemy mniej godzin, a później wyjedziemy 11 godzin, to nie ma różnicy, prawda, Karol? Tak, a nawet 4 minuty będziemy szybciej, bo nie trzeba będzie zmieniać karty. No tak, to w sumie też taki plus. A kolejnym plusem, nie no, w sumie i tak chyba będziemy zmieniać. Dobra, to nieważne. Kolejnym, największym plusem jest to, że nie będziemy kłaść się na przykład o 4, 5 rano, tylko będziemy się kłaść o 2, 2:30, 3. Więc jeszcze trochę tej nocy się załapie. Już mam minutę jazdy. Pozory normalności zachować. Tak. Normalność musi być w tej pracy. Wjechałem już na pauzę. Ogień. Do rajki. Idziemy spać. Wystarczy na dzisiaj. Jeszcze na 15 minut zawitał do nas ziomeczek. Ten, który właśnie ogarnął nam pracę. To znaczy, nie musieliśmy szukać pracy właśnie przez to, że on Pawełek nam ją bardzo szybko ogarnął. Buongiorno, bandito, z rana. Tu jest Karol. Siemanko. I taka sytuacja. To jest górne łóżko w naszej Volvetce, ale to prezentację jakoś ogólną zrobimy później kiedyś. A teraz wam powiem o tej chłodni, no nie? Nic nie przeszkadza, że chodzi na ciągłym. Może jak będzie na automacie, że będzie się włączała i wyłączała, to wtedy. Ale na ciągłym to jeszcze nas usypia. A tobie, Karol, przeszkadza? Nie. W ogóle? W ogóle. Nieźle. Także o takie rzeczy jesteśmy zaspani, bo dopiero co się budzimy. Śniadanko podane. Dużo warzyw, jakieś paróweczki. I trochę przypraw. Oczywiście przyprawy muszą być, no nie, Karol? No mówią, że niezdrowe, ale coś tam trzeba. W małych ilościach wszystko jest zdrowe. Tak, a nawet wskazane. Tak. Nawet te złe rzeczy. The ground's wearing thin, the curtain's now closing. It's quitting time, they say give it time, but I gave it all mine. Now I'm... Tak wygląda, panowie, granica, cisza, spokój, osobówki będą ściągać na bok, jedna osobówka jest druga, a ciężarówki idą bokiem. Oj, chłopaki z bronią, nawet automatyczną, no wojsko. O właśnie, widzicie, wszystkie osobóweczki idą na bok. A ciężarówka, ogień, ogień, uporczywie. Podłoga, Karol, depczemy dalej. No kuźwa, mordeczki, no mamy słabość, no przepraszamy, kurczę, no. Jeśli naprawdę czerpiecie od nas jakąś inspirację bycia fit i jakoś te herbatki ziołowe, no to suma summarum... To się nie liczy, tak, że czasami jakaś ta słabość można odpuścić, ale suma summarum w tym kubeczku jest mięta, czyli jak zaleję to wszystko miętą, to będzie okej, co? Pokaż, co tam masz. 15 kawałków? Tak, ja wodą popiję. No dobra. No i mordeczki, my jeszcze tam mamy 170, już prawie jest ciemno, jeszcze taka szarówka. Zbliżamy się do bazy, do Sochaczewa. Ta trasa może być taka trochę nudna, wszystko też robiliśmy pierwszy raz, jakby na początku dużo rzeczy takich nowych, ale następna trasa, postaramy się pokazać trochę więcej, jak
ta praca na chłodni wygląda, co robimy podczas pauz i tak dalej. Także subskrybujcie kanał na przyszłość. Będziemy się z wami żegnać. W trasie prowadził was Karol. I AWR, zwykły kanał z niezwykłymi ludźmi, z niezwykłymi widzami. Siemanko, cześć.